Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wchodzimy sobie do silek, do kurek ozdobnych generalnie. Dzisiaj mamy jedno jajko, jak widzicie. O, ale jedno chyba stłuczone. No, chyba tak, patrzcie sami. Widać zresztą. No, na pewno. No, także to jest całe, także super, bo mamy dwa jajeczka dziennie, a wydaje mi się, że może być to od nowej kurki. A co z tym idzie? A za tym idzie możliwa inkubacja. No więc zobaczymy. Kurki tutaj ładnie rosną. Dosypię im ziarna, wodę mają. I żarówka tutaj się, nie wiem czy, nie, żarówka się zepsuła na pewno, bo to działa. Żarówka się, nie wiem, przepaliła, czy co jest z tą żarówką, nie tak? Nie wiem, ale w każdym razie nie działa. Tutaj kogucik sobie chodzi, tutaj sobie na ten ambonie siedzą. Zagonimy kurki do środka, żeby je już zamknąć, i zresztą muszę je popsikać, a na wybiegu to za bardzo mi uciekają, nawet ich się nie da popsikać, dlatego muszę je zagonić. Zaraz wam pokażę, jakich preparatów użyję do psikania. Okej. Dobra. Tutaj muszę tego wienka zdjąć. Więc do psikania użyję Insetop, środek zwany Insetop. Tym psikam na ogon. I czemu jak mam? A, dobra. I środek zwany, tak, to? Nie, czekajcie. Tak, to, dobra. I środek zwany Arpun G od firmy Zotal, do psikania pod skrzydła. I tutaj, a to na górę kury generalnie, a to pod skrzydła, tylko że to trzeba rozcieńczyć z wodą, więc muszę mieć do tego ten, wiecie, psikadełko, które mam u kurniosek. Więc przejdźmy do kurek niosek. Zaraz inaczej, jak tutaj czyściutko jest. Co tu mamy? Mamy tutaj chlebek dla kurek albo dla łabędzi. Zobaczę. Nie, no kurką chyba dam. Dobra. Zagonię kurki, żeby już mi weszły. Żeby już je zamknąć. No i ja, i to psikadełko, nie wiem co tu mam rozcieńczone. Także to wyleję i zrobię nowe. Popsikam wszystkie te kurki. Te silki tym insetopem, te młode z wierzchu. Chociaż na pasożyty popsikam. I też te seramy. Także wszystkie ładnie popsikam. No i co? I przejdźmy do zbierania jajeczek. Okej, więc tu mamy jedno jajeczko. Tutaj mamy również jedno. Tutaj są trzy jajeczka. Okej. Tutaj dwa jajeczka. O, tam kurka się skichała. Dobra, tutaj zero. O, dzisiaj chyba mniej tych jajeczek będzie. No i pod kwoką tutaj zobaczymy. O, cztery. Także mamy dzisiaj 11 jajek. Myślałem, że pod kwoką nie będzie, bo zazwyczaj te pod kwoką tych jajek nie ma. Także, no ale jest, także jest dobrze. Okej, mamy już 10 i tutaj te 11.
No nie denerwuj się, nie denerwuj się. Jakby wyszło z tą kwoką, jakby faktycznie chciała na tych jajkach siedzieć, to by było fajnie, powiem wam, bo kiedy by mi się kluły, bo ona już długo dość mi tutaj próbuje, w sensie chce na tych jajkach, o Jezu, za lekka wytłaczanka, nie da się złapać jedną ręką, tutaj odłożę sobie od razu, o, fajne takie coś, super to jest, żeby odłożyć sobie jajka, szczególnie przed kurnikiem. I taka dekoracja mała, także bardzo fajnie. No i ja zaganiam kurki do środka i widzimy się za chwilkę. Okej, także Trixie, zostań, Trixie, zostań. Trixie niech tu nocuje. A w końcu muszę coś zrobić, żeby te cerami nie wyskakiwały, bo trochę dręczą te silki młode. No i co, popsikałem wszystkie ceramy, tutaj silki starsze i młode. Nie wiem do końca, czy to dobry pomysł, ale popsikałem je trochę tym takie na ogonki i w ogóle. Więc tak, dałem im jedzenie. No i wydaje mi się, że już trzeba kłaść je spać wszystkie. Dobra. Tutaj też trzeba im wyłączyć. I niech idą spać. Dobra. A gdzie jest Trixie jeszcze? Tutaj gdzieś się schowała. A tutaj już czeka. Zbiła sobie jajko. No. Dobra. No okej, więc widzimy się jutro. Okej. Jest nowy dzień. Jak zwykle wieczorem, bo w dzień nawet nie ma czasu. Wiecie jak to jest, szkoła i tak dalej, nauka. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzisiaj ani silki, ani nioski nie były otwarte, ponieważ nie byłem pewny, czy nie panuje czasem ptasia grypa tutaj w moim rejonie. O, tak patrzę, co tu jest, bo o, tutaj te seramy standardowo, ale jedno jajeczko jest, więc dobrze. Zresztą wam chyba już mówiłem, że żarówka tu się popsuła. Niestety wszystkie kurczaczki tutaj żyją ładnie, rosną. No, macie tutaj, o. Tutaj wodę muszę im nalać, widzę. No, wczoraj, nie wiem czy już jeszcze wam mówiłem, chyba mówiłem już. Jeszcze zdążyłem powiedzieć, że wszystkie tam popsikałem. Więc tutaj tylko na pełnię umyję to. No, trzeba otworzyć, zawsze pokażę wam jak myję. Tutaj sobie naleję, zakręcam i biorę tak tą szczotkę taką miękką tutaj do tego. Wiadomo, tutaj zaraz będę musiał odłożyć kamerę, tylko teraz wam pokażę wstępnie. I gdzie jest ta druga szczotka? Kurczę, no nie ma. A tutaj jest, dobra. A ta jest taka już twarda i tutaj wypuklona. I tą, o tutaj, z tej. Także ten kanał ładnie się tutaj obmyje zawsze. No, więc tak to robię. Tutaj jeszcze ten kanalik. I oczywiście tu poidło z zewnątrz. Z wewnątrz. I tak to myję i nalewam dopiero wtedy wodę. No. Więc widzimy się już u niosek. Oczywiście jak kurki przez cały dzień były, to zostawiłem im okno uchylone. Bo wiecie, tak cały dzień w kurniku to też trochę tutaj się jednak tego powietrza zużywają. Okej. Więc wyłączamy żarówkę dzienną.
I no i tutaj oczywiście, dobra, wszystko zgaszone, tam zapalone, jest ok. Trixie chyba wyszła, dobra, więc lecimy do niosek. Tutaj Czaruś sobie siedzi, zobaczymy co tam jest. A coś tutaj może polować, bo tutaj jest pasza, więc Czaruś może tutaj polować. Dobra, jesteśmy u niosek, bierzemy jedną wytłaczankę. O Jezu, jeszcze żeby... Dobra, jedna wyjęta, no a resztę w razie czego wezmę w ręce. Dzisiaj kurki też cały dzień w kurniku, zresztą mówiłem wam. No dobra, tutaj tak patrz, czy ta woda dobrze leci. Dobrze leci. Dobra, więc się już widzimy, tak wstępnie wam pokażę tutaj 2, 3, 5, 7, ile tu, 11 i tutaj pod kurką będzie 12, także 12 jajeczek na dziś. No i co, ja sobie zbiorę i widzimy się za chwilkę. Okej, także kurki już dostały pszenicę, wszystko dostały tutaj. Niluś sobie wchodzi. Tutaj jajeczka sobie odłożyłem. No i moi drodzy, będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Czasami no niestety wychodzą takie odcinki. No co Niluś, co? Daj łapkę, daj łapkę. No. No, co? Daj łapkę. Nie dasz. Czasami niestety wychodzą takie odcinki, że no nie ma jednak fajnych odcinków. Nie zawsze są to nabytki, nowe nabytki, chodzi mi o to, nie zawsze są to vlogi typu coś zmieniam, czasami no muszą być standardowe, ja wam pokazuję co ja tak naprawdę robię, czasami nic się nie dzieje, się zbiera i idzie to wszystko neutralnie, czyli bez wielkich zmian. No więc tak u mnie zobaczyliście, jak w zasadzie ten vlog z bardziej opryskiwania kurek. Także mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie o łapce w górze, miłym komentarzu i oczywiście dajcie suba na kanał. Do kolejnego odcinka. Cześć.